da Nação Portuguesa de Futebol. Damos-lhe as boas-vindas à 26ª edição da Algarve Cup. Ale chciałem podziękować na początku Hiszpanii, bo w pierwszym meczu pokazała nam, gdzie popełniałem błędy i zrealizowała to, bo strzelała nam 3 bramki. Analizowaliśmy ten mecz bardzo dokładnie.
przygotowaliśmy się do tego meczu bardzo dokładnie, wyciągnęliśmy wnioski i byliśmy bardzo ciekawi, czy nam się tutaj, nie uda to może było złe słowo, czy będziemy w stanie zrealizować i rozegrać ten mecz jeszcze raz, tym bardziej, że z Hiszpanią spotkamy się w eliminacjach. I bardziej nie patrzyliśmy na wynik, oczywiście cieszymy się z tego zwycięstwa, bo jest to zwycięstwo, które ktoś jak będzie czytał dzisiaj 90minut.pl, czyli na Sporta, to pomyśli, że ktoś może przestawił cyfry, że to powinno być w drugą stronę. A dla nas w tym meczu było bardzo ważne przede wszystkim te zadania, które żeśmy sobie wcześniej postawili. Każda zawodniczek miała zadanie do realizacji i powiedzieliśmy sobie, że jeżeli każdy z nich uda się zrealizować te zadania, które sobie postawiła, to wynik przyjdzie samemu. Bo my zawsze do tej pory patrzyliśmy, że musi być wynik. A teraz mówię, zostawmy dziewczyny wynik, popatrzmy na zadania, które musimy zrealizować w tym meczu. Nie każda z was te zadania zrealizuje i zobaczycie, że wynik przyjdzie. No i okazało się, że tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o dyscyplinę, organizację, to, żeśmy trenowali, to, żeśmy robili w tym krótkim tym, no to tylko czapka z głów, bo naprawdę zrobiły to rewelacyjnie. 3 bramki takiemu zespołowi, który wygrał 2 dni temu z mistrzyniami Europy, to naprawdę szapoba. Remis tutaj byśmy wzięli w ciemno, a wynik 1-0 to bylibyśmy niesamowicie szczęśliwi, a 3-0 to jest wynik, który naprawdę trudno uwierzyć. Natomiast mówię, dla mnie najważniejsze była przede wszystkim zadania, które z dziewczyną żeśmy powierzyli, które one same sobie powierzyły, bo rozmawialiśmy i to, w jaki sposób je zrealizowały.